Witam Państwa ponownie. Nikt nie potrafi raz spojrzeć na człowieka i powiedzieć, co siedzi w jego sercu. Może robić wrażenie bardzo pewnego siebie, a jednak nie mieć poczucia bezpieczeństwa. Może wydawać się zimny i obojętny, a w istocie tęsknić za miłością. Bohater naszej dzisiejszej historii pochodził z Danii, kraju podczas zimy chłodnego i ponurego, jednak nie tak chłodnego i ponurego, jak była jego dusza, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni w wielkim mieście mają ogromne problemy z zaspokojeniem swoich elementarnych potrzeb, choćby takich jak umycie się czy prysznic, ponieważ wszystkie drzwi są dla nich zamknięte. Jednym z wyjątków jest nasza misja, której drzwi nieprzerwanie od roku 1877 są szeroko otwarte dla wszystkich potrzebujących. W Old Lighthouse, starej latarni, jak jest nazywana, mężczyźni, kobiety i dzieci znajdują schronienie, otrzymują ciepłe posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną. Wszystko za darmo. Jednak największym darem, którym dzielą się z nimi duszpasterze i konsultanci, jest dobra nowina o tym, że Bóg ich kocha i wobec każdego z nich ma własny wspaniały plan. Ci, którzy przyjmują dar nowego życia, otrzymują wraz z nim deszcz błogosławieństw, podobnie jak miało to miejsce w przypadku bohatera naszej dzisiejszej historii. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2597 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Panocie, myślisz sobie, że jesteś kimś? Jesteś nikim, ty gnoju. Nie wiem, o co ci chodzi. To zaraz się dowiesz. Specjalnie pogrywałeś tak, żebyśmy wyszli na głupków. Wydaje ci się, że jesteś sprytniejszy od nas? Nie, wcale mi się tak nie wydaje. Ciekawe. A to czemu podlizujesz się, Belfrom? Żeby zapunktować i dostać lepsze oceny. Nie myśl sobie, że jesteś kimś lepszym. Nie myślę, słowo. Uważaj na siebie, Molerskow. Bo zrobię z ciebie miazgę. Szkolni tyrani to nieunikniona część życia, prawda? Kto z nas nie spotkał takiego i nie poczuł, jak strach ściska mu gardło? Bohater naszej historii znał to uczucie aż nadto dobrze, a usiłując uwolnić się z opresji i odzyskać poczucie własnej wartości, zaczął dostrzegać, że ten nienawistny duch stojący za zachowaniem szkolnych tyranów skaził również i jego osobowość. W jaki sposób zdołał go pokonać? Prawdziwa historia Toniego Molerskow już teraz w Wyzwolonym. Urodziłem się w Zonderhygum w Danii w 1955 roku. Miałem brata o 2 lata starszego ode mnie. Ojciec był właścicielem firmy transportowej, ale później został kierowcą tira. Mama zajmowała się nami i domem. Uwielbiałem być z ojcem i robić z nim różne rzeczy, ale w miarę jak dorastałem, miał dla mnie coraz mniej czasu. Mimo to dzieciństwo miałem pogodne i beztroskie. Dziadkowie zawsze poświęcali nam dużo uwagi. Wiele radosnych dni spędziliśmy na ich farmie. Natomiast w szkole byłem szykanowany przez osiłków, których strasznie się bałem. W miarę jak dorastałem, było coraz gorzej. Ostrożnie, Tony, piec jest gorący. Mamo, chciałaś kiedyś, żebym był dziewczynką? Nie, oczywiście, że nie. Dlaczego pytasz? Leif mówił, że ty i tata chcieliście mieć dziewczynkę. Nie słuchaj go, pewnie znowu chciał ci dokuczyć. Połóż to proszę na stole. Chcesz, żebym został w domu i ci pomógł? Nie, nie, jest Wigilia i trzeba iść do kościoła. Idź z ojcem i Leifem. Jak wrócicie, wieczerza będzie gotowa. Wigilia to był jedyny dzień, kiedy chodziliśmy do kościoła.
Nie wiedziałem więc nic o tym, że Biblia mówi o potrzebie nawiązania osobistej relacji z Bogiem. Jako dziecko miałem tylko kilku przyjaciół, ale im byłem starszy, tym bardziej zależało mi na akceptacji rówieśników. Byłem jednak samolubny i zachłanny. Kradłem jabłka z ogrodu pastora i różne rzeczy z miejscowego sklepiku. Podkradałem nawet pieniądze rodzicom i dziadkom. Czułem, że czegoś mi brakuje i sądziłem, że materialne rzeczy zaspokoją ten mój głód. Kradzieże wywoływały we mnie poczucie winy i jeszcze większą zachłanność. Mój apetyt został ostudzony, kiedy mnie przyłapano. Mimo, że nie poniosłem żadnej kary. Postanowiłem skupić się na trenowaniu piłki nożnej, co przyniosło mi uznanie kolegów. Dobry mecz, Tony. Ja. Tylko żeby ci nie uderzyło do głowy, że strzeliłeś gola. Miałeś po prostu szczęście. Jasne, wiem. Chociaż strzelić bramę z takiej odległości to było naprawdę niezłe. Tak uważasz, Björn? Pewnie, w ogóle jesteś niezły. Ale wątpię, żebyś został zawodowcem. Zawsze grałem w reprezentacji szkoły. Też coś, to nie to samo. Wpadniesz do mnie? Jasne. Pokażę ci pisemko, które rąbnąłem ze sklepu. Kolega wprowadził mnie w pornografię, która przez ponad 15 lat miała fatalny wpływ na moje życie. W moim kraju wśród młodzieży panował powszechny brak szacunku wobec innych i ich własności. W 10 klasie poszedłem do szkoły z internatem, a rok później do koledżu językowego, w którym uczyłem się angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Panowała tam atmosfera nieustannej i niezbyt moralnej zabawy. Pewnego dnia otarłem się o śmierć. Nie słyszałam, kiedy przyjechałeś, Tony. I już nie usłyszysz, mamo. Z auta nic nie zostało. Jak to? Co się stało? Ciężarówka zjechała na mój pas. Hamowałem, ale nic nie mogłem zrobić. No i mieliśmy czołowe zderzenie. Tony, jesteś ranny? Nie. Tylko boli mnie kciuk od trzymania kierownicy. To była wina tamtego kierowcy. Także z jego ubezpieczenia zapłacą mi za samochód. No, to miałeś niesamowite szczęście, Tony. Tak, mogłem zginąć. Miałem poczucie, że zostałem ocalony od śmierci, ale nie wiedziałem dlaczego. Kiedy skończyłem 20 lat, poszedłem do wojska, do lotnictwa. Służyłem jako łącznościowiec w bazie oddalonej od domu o jakieś 60 kilometrów. Dało mi to dodatkowe punkty na studia filologiczne ze specjalizacją tłumacz urzędowy. Weekendy spędzałem na ogół w dyskotekach, bawiąc się i pijąc z przyjaciółmi. Szukałem miłości, która byłaby trwała. Ale mijały lata i nic takiego się nie zdarzyło. Coraz częściej czułem się jak nieudacznik, ponieważ większość moich przyjaciół miało już swoje dziewczyny, a ja wciąż byłem sam. Bałem się nawiązywać kontakty z obcymi. Hej, Tony! Gdzie masz dziewczynę? O co ci chodzi? Co? Nic jeszcze nie poderwałeś, chłopie? Na co ty czekasz? Pewnie jeszcze nie spotkałem tej właściwej. Ta, imprezka prawie się kończy. Do roboty, stary, no. Ja tam czuję się jakoś zmęczony. Mam dość tej muzyki, dymu, alkoholu. Zbieram się. Wstąpię na jakieś śniadanie do tej knajpki po drodze. Jedziesz ze mną? Nie, nie dzisiaj, kolego. Jadę na jeszcze jedną imprezkę. Za wcześnie, żeby spadać. No to w takim razie do zobaczenia. Tak. Erykowi kompletnie odbiło. Nic, tylko by imprezował. A czemu nie? No, ty też mógłbyś się trochę zabawić. Nikt nie wie, czy doczeka jutra. Muszę się napić kawy, żeby trochę wytrzeźwieć. Ale podobno kawa wcale nie jest zdrowsza od alkoholu. Za bardzo przejmujesz się swoim zdrowiem, Tony. Mój dziadek ostatnio bardzo choruje, a kiedy człowiek patrzy na zbliżającą się śmierć, zaczyna poważnie traktować życie. Jeżeli będziesz dbał o swoje ciało, ono zadba o ciebie. Jasne, tylko że z tym też nie można przesadzać. Już mam zamiar otworzyć sklep ze zdrową żywnością. Powoli sprowadzam już towar. Ja myślałem, że ty chcesz zostać tłumaczem. Od kiedy skończyłem koledż, nie udało mi się znaleźć żadnej pracy. Chciałbym wyjechać do Ameryki, Björn.
Tam pewnie mógłbym pracować w zawodzie. Teraz to już naprawdę fantazja cię poniosła, Tony. Wyjechać do Ameryki. Coś ty kompletnie zwariowałeś. Od wielu lat korespondowałem z kilkoma osobami ze Stanów i marzyłem, żeby tam pojechać. W 1982 roku, kiedy miałem 26 lat, pojechałem po raz pierwszy na 3 tygodnie. Mieszkałem u krewnych i znajomych i bardzo mi się tam podobało. Trudno było mi potem wrócić do ponurego życia w Danii. Zwariowałeś na punkcie Ameryki, co? Tak. Wszystko, co o niej mówią, jest prawdą. Tak? Bardziej podoba ci się Nowy Jork niż Kopenhaga? Miasto jak miasto, ale ludzie są zupełnie inni. Nie, nie są lepsi od nas. Tego nie powiedziałem. Duńczycy są po prostu bardziej zamknięci, skryci. A co z tą dziewczyną, z którą korespondowałeś, co? To była tylko przyjaźń korespondencyjna zresztą. Wyszła za mąż 3 tygodnie przed moim przyjazdem. No to po twoim marzeniu o ślubie z Amerykanką. Wracam tam znowu, jak tylko zaoszczędzę trochę pieniędzy. A, ja nie rozumiem cię, Tony. Co ci się nie podoba w naszych dziewczynach? A nie o to chodzi, po prostu chciałbym żyć w Ameryce. Podoba mi się entuzjazm tych ludzi. Ja nie wiem, co ci się w nas nie podoba. Czujesz się od nas lepszy? Przez jakiś czas jeździłem taksówką, co pozwoliło mi spotykać ludzi w sytuacji znacznie gorszej niż moja. A ponieważ nadal nie mogłem znaleźć pracy w zawodzie, coraz bardziej tęskniłem za Ameryką. Nikt tego nie rozumiał. Powinieneś się w końcu ożenić, Tony. Jakoś ustabilizować. Chciałbym, mamo, ale jeszcze nie spotkałem tej właściwej dziewczyny. No i najpierw muszę wyjść z długów. A co ze sklepem ze zdrową żywnością? Dalej o tym myślisz? Nie, dałem sobie spokój. Po prostu za mało wiem na ten temat. No to pięknie. A co z tym całym towarem? Powoli jakoś to zużyję. Ludzie w Ameryce bardzo dbają o zdrowie. A tobie w głowie nic, tylko ta Ameryka. Bo to wspaniały kraj. Chcę tam wrócić. Tam ludzie wydają się bardziej szczęśliwi. Masz poczucie, że możesz coś w życiu osiągnąć. Tu inni jakoś też mogą. Wszyscy, tylko nie ty. Jesteś kimś lepszym? Mówisz jak moi kumple. Nie wiem, co mówią twoi kumple. Ale wiem, że nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki zamiast trzeźwo stanąć na ziemi, będziesz się uganiał za tymi swoimi marzeniami. W 1984 roku zmarł mój dziadek. Straciłem w nim człowieka bardzo mi bliskiego, wyjątkowego przyjaciela. Ameryka była jak oaza dla mojej spragnionej duszy. W tym samym roku pojechałem tam na 3 miesiące. Zwiedziłem wiele miast, m.in. San Francisco, Tucson i Dallas, gdzie obejrzałem rodeo. Ameryka, jaką poznałem, była wolna, silna i radosna. To było coś, z czym nigdy wcześniej się nie spotkałem. Jaką oni posiedli tajemnicę, której ja nie znałem? Zawsze czułem się jak nieudacznik, ale kiedy pracowałem na farmie w Iowa i zaprzyjaźniłem się z paroma ludźmi, powoli poznawałem ich sekret, który miał na zawsze zmienić moje życie. Jedną z osób, które wywarły na mnie wielki wpływ, była 69-letnia kobieta o imieniu Ruth. Mieszkała na farmie w Iowa i ciągle jeszcze jeździła konno. Pomagałem jej w gospodarstwie, w uprawianiu ziemi, suszeniu siana i różnych pracach domowych. A widzę, że lubisz zwierzęta, Tony. Tak. Mój dziadek miał farmę. Kiedyś spałem nawet z krowami w oborze. Lubiłem je. Czasami zwierzęta wykazują więcej wrażliwości niż ludzie. Bogu musi być wstyd za nas. Bóg jest dla ciebie ważny, prawda? Najważniejszy, Tony. Macie tu tak dużo kościołów i wszystkie pełne ludzi. W Danii tylko około 3% ludzi chodzi do kościoła. Jeżeli nie spędzasz czasu z Bogiem, tracisz to, co w życiu najlepsze, Tony. Pójdę z tobą w niedzielę. Wasze kościoły są bardzo... hygelik. Przyjazne? Tak. Ksiądz czasem nawet zażartuje. W Danii to nie do pomyślenia. A muzyka? Czy w duńskich kościołach grają tak jak u nas? No, chodziliśmy do kościoła tylko w święta, więc nie wiem. Ale bardzo podoba mi się wasz gospel. Jest taka pieśń, dokąd pójdę, jeśli nie do Boga. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się podoba. O tak.
W tych słowach jest wiele prawdy. Ruth i ludzie, których poznałem w jej kościele, ich przyjaźń, pieśń, gospel, modlitwy, coraz bardziej przyciągają mnie do Boga. Ruth dała mi Nowy Testament, ale prawie go nie czytałem, a zarzuciłem zupełnie po powrocie do Danii. Latem 1985 roku znów przyjechałem do Stanów na 4 miesiące, z czego trochę czasu spędziłem na farmie Ruth. Wróciłem tam w 1987 na 6 tygodni. Szkoda, że nie możesz dłużej zostać, Tony. Kiedyś przyjadę na stałe. Nawet nie wiesz, jak ciężko mi wracać do Danii. Tam wszechobecny jest duch Jan te Leuven. A o czym ty mówisz? To takie niepisane prawo, odkryte przez pewnego norweskiego pisarza, które obowiązuje w naszym społeczeństwie. Właściwie w każdej dziedzinie. Czego dotyczy to prawo? Nie myśl sobie, że jesteś kimś. Nie myśl sobie, że jesteś kimś? Tak, do tego to się sprowadza. Nikt nie powie ci tego w twarz, ale językiem ciała i złośliwymi uwagami. Ludzie są chłodni i cyniczni. Dlatego tak bardzo mi się tu podoba. No, to mam nadzieję, że wrócisz tu na stałe. Mogę zostawić u ciebie walizkę, co? Będę miał po co wrócić. Oczywiście. Będę się za ciebie modliła, Tony. Po powrocie do zamglonej i chłodnej Danii zamieszkałem z dawnym kolegą, maniakiem imprezowania. Ja zniszczyłem już sobie alkoholem wystarczająco dużo szarych komórek, więc nie chciałem wracać do picia, ale nie zamierzałem też siedzieć sam, więc chodziłem razem z nim na imprezy. Pewnego pochmurnego zimowego dnia przyznałem, że potrzebuję pomocy. Kogoś większego i silniejszego ode mnie. Wołałem do tego kogoś takimi słowami. Potrzebuję pomocy. Moje życie jest jednym wielkim bagnem i nie mogę już tego znieść. To, co robię, nie ma dla mnie sensu i nie ma nikogo, na kim mógłbym polegać. Boże, jeśli jesteś, pomóż mi, proszę. Nie mam już nic, dlaczego warto by żyć. Więc jeśli zanim skończę 35 lat nie znajdę miłości, kobiety, która chciałaby ze mną być przez całe życie, równie dobrze możesz mnie go pozbawić. A jeśli ty tego nie zrobisz, to zrobię to sam. 8 marca 1988 roku, miesiąc po tym, jak otrzymałem pierwszy list od Susan, przybyłem do Bostonu. Prosiłeś Boga o amerykańską żonę? Tak. I on zaprowadził mnie do ciebie. O, ale ja lubię być sama. Nie chcę zniszczyć sobie życia, wychodząc za mąż. Dlaczego myślisz, że małżeństwo zniszczy ci życie? No, małżeństwo może nie, ale rozwód. Wszyscy, którzy biorą ślub, prędzej czy później się rozwodzą. To nieprawda. Znam wielu ludzi i w Danii, i tutaj, którzy się nie rozwiedli. Moi rodzice ciągle są razem, bardzo się kochają. A moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałam 13 lat. Oboje weszli w nowe związki też z ludźmi po rozwodzie. Nawet moja najstarsza siostra jest już rozwiedziona. Ja nigdy cię nie zostawię, Susan. Bardzo cię kocham. Wierzę ci. Ale nadal nie jestem przekonana do małżeństwa. No to daj się przekonać. Nie jestem bogaty, ale nigdy się z tobą nie rozwiodę. Poradzimy sobie z wszystkimi trudnościami. No... Chciałabym być z kimś, kto nigdy mnie nie zostawi. Choćby nie wiem, co się wydarzyło. Masz w sobie wszystko, czego zawsze szukałem w kobiecie. Wyjdziesz za mnie, Susan? Powiedziała tak. Pojechaliśmy więc z Kansas City, gdzie mieszkała, do Danii i z powrotem do Kansas. 7 maja wzięliśmy ślub, na którym świadkami byli nasi przyjaciele. Mieliśmy nawet tradycyjny duński tort weselny. Susan pracowała na pełnym etacie, a ja szukałem pracy jako tłumacz. Nieskutecznie, co bardzo mnie stresowało. W każdą niedzielę chodziliśmy do kościoła, gdzie zacząłem słuchać i rozumieć Ewangelię. Jezus odpowiedział mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Musimy narodzić się na nowo z Ducha Bożego. Ale jak?
Gdybyś potrafił sam uczynić się wystarczająco dobrym dla Boga, byłbyś mu równy, a to jest niemożliwe. Dlatego wszystkie twoje uczynki sprawiedliwości w oczach Boga są jak splugawiona szata. Nie wystarczą żadne twoje wysiłki zmierzające do samodoskonalenia. W liście do Rzymian, rozdział 3, wiersz 10 czytamy: nie ma sprawiedliwego ani jednego. Musicie się na nowo narodzić i tylko Bóg może tego dokonać. Syn Boży przyszedł na ziemię w postaci człowieka. Umarł na krzyżu za nasze grzechy i wstał z martwych, by pokazać swoją moc nad śmiercią. A wszystko to po to, byśmy mogli otrzymać przebaczenie i wieczne życie. Kiedy uwierzysz, że Jezus umarł za ciebie, Bóg da ci swojego ducha i w tym momencie narodzisz się na nowo. Zbawienie jest darem od Boga, za który Chrystus zapłacił swoją krwią. Jeśli chcesz otrzymać ten Boży dar, wyjdź teraz do przodu. Często widywałem ludzi, którzy po kazaniu podchodzili do ołtarza, by przyjąć Chrystusa, ale sam tego nie zrobiłem. 4 miesiące po ślubie pojechałem do Danii, żeby załatwić dokumenty emigracyjne. Kiedy w pierwszą niedzielę po powrocie do Ameryki poszedłem do kościoła, wiedziałem, że muszę oddać życie Chrystusowi, ale byłem zbyt zdenerwowany, żeby podejść. Ale po nabożeństwie rozmawiałem z pastorem i modliłem się o zbawienie. W tamtej chwili nie zdarzyło się nic szczególnego, ale zaraz potem spłynął na mnie niesamowity spokój i poczułem, że jestem jakby kimś innym. Pornografia i picie stały się dla mnie odrażające i zupełnie znikły z mojego życia. Halo? Ruth, to ja, Tony. Tony! Mam dobrą wiadomość. Jak miło cię słyszeć. Co to za wiadomość? Modliłem się i przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela. To wspaniale, Tony. Wiele osób w moim kościele modliło się za ciebie. Ruth, czuję się tak, jakby to się musiało wydarzyć. Bo musiało. Jezus umarł właśnie po to, żebyś ty mógł zostać uratowany. Taki był Boży plan dla ciebie już wtedy, gdy powstawał świat. Wiesz, dopóki nie przejrzałem, nigdy mi się nie wydawało, że jestem aż tak zły. A powiedziałeś już swoim rodzicom? Napisałem do nich, ale bez reakcji. Pewnie uważają, że to mój kolejny pomysł i że wkrótce mi przejdzie. Nie przejdzie. Widziałam, jak szukałeś Boga. Bo zawsze wiedziałem, że Bóg ma dla mnie coś, czego potrzebuję. Czułem to zwłaszcza podczas wizyt w tym kraju. No i w końcu znalazłeś. 1988. To jest najlepszy rok w moim życiu. Bóg dał mi żonę, życie wieczne i nawet pozwolił mi tu zamieszkać. Kilka lat po moim nawróceniu zauważyłem, że zaangażowanie Susan jest inne niż moje. Robiła wszystko, co należy, ale nie wkładała w to serca. Któregoś wieczoru odwiedziliśmy pewną starszą parę z naszego kościoła i podjęliśmy poważną decyzję. Później w nocy rozmawialiśmy o tym. Susan, strasznie zawiodłem. Twój brak entuzjazmu podczas nabożeństw powinien był mi dać do zrozumienia, że masz jakiś duchowy problem. Wiem, że Biblia mówi, żebym ci była uległa, Tony. Ale potrzebuję czasu, żeby się przekonać, czy robię to dla ciebie, czy dla Boga. Teraz w kościele będą już wiedzieli, jak się za ciebie modlić. Wcześniej nie znali twojego prawdziwego stanu duchowego, bo chodziłaś na nabożeństwa i zachowywałaś się tak, jakbyś nie miała żadnego problemu. Dziękuję ci, że jesteś taki wyrozumiały. No i dzięki, że chcesz mnie w tym wszystkim wspierać. Kocham cię, Susan. Zawsze będę przy tobie, cokolwiek by się działo. Dwa lata później Susan również oddała swoje życie Chrystusowi i już jako para mogliśmy się razem rozwijać. Minęły kolejne 2 lata, wtedy byliśmy małżeństwem już od 8 lat,
a Bóg wciąż działał w naszym życiu. Susan, Bóg chce, żebym pojechał do Danii i głosił tam Ewangelię. Naprawdę? Tak. Byłabyś skłonna się tam przeprowadzić. Jeśli Bóg tego chce, to chyba powinniśmy tak zrobić. Oni tam tak bardzo potrzebują usłyszeć prawdę. Kłamstwo szatana zbyt długo trzyma ich w niewoli. Nie jestem zbyt dobra w zdobywaniu ludzi dla Chrystusa, ale bardzo bym chciała, żeby się nawracali. Przyjąłem Chrystusa 25 września 1988 roku i wzrastałem w wierze. Chodziłem do kościoła i czytałem Biblię, a jednak byłem nieśmiały w dzieleniu się swoją wiarą. Byłem zbawiony, ale bezużyteczny, jeśli chodzi o zdobywanie innych dla Pana. Kiedy modliłem się w tej sprawie, Bóg pokazał mi pierwszy wiersz z 12 rozdziału Listu do Rzymian, który bardzo mnie zmobilizował. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. 30 marca 1996 roku, 2 tygodnie po tym, jak podjąłem postanowienie, że będę głosił Ewangelię w Danii, uczyniłem pierwszy poważny krok w tym kierunku. Cześć, kochanie. Susan, to rzeczywiście prawda. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości i powściągliwości. O co chodzi? Dzisiaj po raz pierwszy podzieliłem się z kimś Ewangelią. Specjalnie zjechałem z drogi i rozmawiałem z kimś, kto nie znał Chrystusa. No świetnie. I wcale nie było tak ciężko, jak myślałem. Powiedziałem mu, jak Jezus może zmienić jego życie. To pięknie, Tony. Ale rozumiem, dlaczego Jezus wysłał swoich uczniów w parach. Tak musi być o wiele łatwiej. Pójdziesz ze mną następnym razem? Tak, ale ty musisz mówić, a ja się będę modliła. Odkąd zostałem zbawiony, nigdy nie miałem poczucia, że jestem nikim, ale też wiem ponad wszelką wątpliwość, że tylko krew Jezusa nadała mi wartość, oczyszczając mnie z wszystkich moich grzechów i umożliwiając wypełnienie Jego woli. Razem z Susan tłumaczymy Biblię na duński. Tłumaczymy również różnego rodzaju broszury i nauczamy Słowa Bożego. Moim ulubionym wersetem biblijnym jest 16 wiersz z 1 rozdziału Listu do Rzymian. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Módl się za nas, kiedy odwiedzamy różne domy i rozmawiamy z ludźmi. Jestem szczęśliwy, że Jezus dał mi wolność. Kimkolwiek jesteś, On to samo może uczynić dla ciebie. W programie numer 2597 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Toniego Molerskowa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.